No dzień dobry, właśnie pokażę wam. Idziemy do Białegostoku. Ale śniegu napadało. Ledwo. Dobrze, że panowie, rodzina jechała samochodem. To po prostu zabrała nas do na dworzec. Doszliśmy, trochę musieliśmy ponad godzinę czasu czekać. Teraz ogólnie wracamy do Białegostoku. To jest godzinę czasu i będziemy w Białymstoku. No i sobie zapiekankę, hot doga. O, hot dogi są takie. Coś zjeść i jakąś herbatę napić. To widzicie. No mam komputer, mam całe te, a tutaj to jest tak, że ta wojna jest to po prostu sygnał by, nie byłby sygnał, ale byłem już niedługo, dzisiaj 12, już niedługo święta, to trzeba będzie. Ale o, właśnie mam dresy, wziąłem te, co dostałem. Serdecznie gorąco pozdrawiam tego człowieka za tą paczkę, a mam nakrycie na łóżko. To. Dostałem trzy pary koszulek, a buty, ale buty też za duże, to ja nie wiem. Może przyznaczę, o, może komuś zrobię gwiazdkę, zajdę na dworzec, tak jak w tamtym roku z Pato. Kupiliśmy i kurtki, i nie kurtki, różne rzeczy, spodnie, to komuś trzeba będzie przyznaczyć. A tak, już do... takimi rzeczami ja nie handluję. Ludzie mi pomagają, to trzeba dla ludzi też pomagać. A nie tak jak Krzysztof. Ktoś mi wysłał zegarek, a on sobie przeznaczył. A ten zegarek, jeden taki, który był pod stolikiem, to ogółem wsiąkł, nie wiadomo gdzie. No, ale ogółem ten człowiek ze Stanów mi też pudełku zegarek, tylko trzeba będzie baterię wstawić, ale mam jeszcze jeden, ale bardzo dla tego człowieka dziękuję za te dary Boże, jak to się mówi. A jeszcze z Holandii ma być paczka. O. Zatrzymaliśmy się. O, jest przystanek, ale to nie przystanek MPK. No, ludzie wsiadają do pracy i jadą. To widzisz, to jest też moja praca. Dobra, ogółem miłego dnia.